Dzień, dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i oto już drugie spotkanie z naszą zegarową babcią w Don't Starve Together. Nadal będzie to gra samemu, bo tak, nie udało mi się załatwić jeszcze ludzi do tej ekipy, chociaż jestem w trakcie rozmów z sporą częścią, ale tak, mniejsza. Więc ostatnio udało się znaleźć wioskę, pozwiedzać trochę świat, a nie to. Proszę, widzicie takie coś? I to już dzisiaj, najwyższa pora chyba się gdzieś osiedlić. I tak, jako że nie mamy oazy, prawdopodobnie zrobiłbym to gdzieś nie oprócz świn, nie najbliżej, nie najdalej. Jednocześnie, ewentualnie licząc na to, że znajdziemy jakieś miejsce, w którym będziemy mieć dostęp do stałego źródła dochodu żywieniowego. No, obecnie nie ma co się ukrywać, z jedzeniem to u nas krucho. Owszem, mamy jagódki, teraz muszę nawet je jeść, jakkolwiek przeżyć, ale... Ale na długo tak to nie wystarczy. To ci szopy. Dobrze. Wiecie, takie stworki są traktowane jako niewinne stworzenia, więc za zabicie ich dostajemy pewną karę z wpływem gry, ale jest aż tak źle. Wypada z nich duże mięso, więc w ostateczności zawsze mogę jakoś się nimi żywić. To tak, zegarek się odnowił i obserwując tak to wszystko. Okej, dobra. Chodźmy jeszcze, gdzie możemy podejść, może tutaj? Jest terenu, więc gdyby tak tutaj wykorzystać ten motyw łódek, zrobić sobie takiego skrótu mosta. Tak, chyba dobry pomysł. Więc tak, potrzebujemy drewna i potrzebujemy kamienia. W tym miejscu zostawię żądło. Być po prostu, bo a w sumie dobra, to jest głupie, wezmę je ze sobą. Ale tak, zetniemy parę drzew, żeby zbierać drewno, potem kamień. No i oczywiście postawimy maszynę nauki pierwszą. Może od razu drugą nawet. Jak już będziemy mieć, to zajmiemy się takimi różnymi mniejszymi bądź większymi sprawami. Co prawda, nie ukrywam, moim priorytetem na dziś nie byłoby stworzenie jakichś tam, powiedzmy, byle czego właśnie. Powiedzmy już takich ważniejszych rzeczy, jak na przykład właśnie chociażby taki zegarek. Fajna sprawa, zrazu w ogóle zobaczycie gdzie, patrzcie jak to wiemy. Widzicie jak możemy fajnie przeskakiwać? Prawda, na razie to jest takie bardziej do szybkich powrotów niż do właśnie unikania ciosów, ale właśnie takie rzeczy. Różne zegarki natworzyć, zbierać materiałów, żeby wytworzyć właśnie sobie pierwszą bazę. Takie to. Teraz mamy tu zejście do ziemi, jaskini i tak dalej. Nie wiem, czy z niego nietuperzy nie będą wylatywać, ale. A jeśli będą, to zawsze to jest jakieś źródło pożywienia. Tu, z tego co widzę, to musiał jakiś bawół zginąć. Patrzcie, sobie kupię sierści. To jest. Powiem szczerze, nie rozumiem, co tu się dzieje. Kamień, tak. Kamień, tego na razie nie ruszam. Co to jest? Co... Ja powiem szczerze, na pewno to jest dziwna jakaś rzecz. Tak jakby zegarkowe rzeczy. Nigdy tego nie widziałem wcześniej. A teraz nagle coś jakiegoś się pojawia. No... Ciekawe, ciekawe. Tylko tyle mogę w sumie o tym powiedzieć na obecny moment. I teraz tak. Zegarek odmładzający oczywiście. Albo coś takiego się pojawia. Ha. Nie wiem, czy to kwestia tego niskiej poczytalności. Jak. Ale zdecydowanie jest to coś nietypowego. I dobra. Są tutaj te całe tumbleweedy. Ale teraz się nimi nie możemy przejmować. Teraz szybko po prostu kill off. Licząc na to, że może przeżyjemy. Po ostateczności zarzucimy jeszcze zwykłe ognisko ostatnią noc. I zobaczymy, jak to będzie. Okej, okay. Wybaczcie, tak przez chwilę byłem cicho, ale... Po prostu siostra przylazła i myślałem, że ma jakąś ważną sprawę. Na szczęście to są tylko zwyczajne jej głupoty, więc nie ma czym się przejmować. I biegnijmy, biegnijmy, może zdążymy, może będziemy mieć to ognisko, którego chcemy. W miejscu, którego chcemy. Mało czasu zostało, ale jesteśmy. Chyba. Tak, jesteśmy. Dobra. Postawię trochę dalej od brzegu, bo czemu nie? Tutaj. I dobrze, dobrze. Zdążyliśmy. To oznacza tylko jedną rzecz. Szybko ścinamy drzewa. Budujemy maszynę do nauki. Mało można powiedzieć, że zaczynamy prawdziwe życie w świecie Don't Starve'a. Jej.
Tak, zarzucimy tutaj jedną taką kłódkę. Tak, kłódkę. Kłodę. Żeby właśnie nic nie stało. Budujemy maszynę do nauki, która u mnie wygląda jak maszyna do glutu. I mamy już miliony różnych recept, łącznie z sprzętem ogrodniczym, który, delikatnie powiedziawszy, jest naprawdę skomplikowany. A jednocześnie niesłychanie przydatny. Ale tak, na farmę niestety czasu nie mam. Przynajmniej nie na taką, jaką bym chciał. Wymaga dużo uwagi. Więc jeśli będziemy się kiedyś tym zajmować, to musi być taki spokojniejszy okres, chociaż... A, dobra, to pokazuje po prostu, gdzie się cofnę chyba, jak tego użyję. Okej, tak, tak, czyli to pokazuje po prostu, gdzie ja się mam cofnąć tym zegarkiem. Ciekawa sprawa, dobra. Okej. Zasadziłbym od razu nowe, żeby tutaj drzewiec nie wyskoczył, bym nie zabił. Czekamy noc, przy okazji może czerpiąc sobie... Nie, nie będziemy czerpać niczego z Chestera, nie ma po co. A zamiast tego może powinniśmy się skupić na tym, by stworzyć pierwsze stojaki do suszenia. Trzy liny i trochę wungla. O, niestety czeka nas w takim razie kontrolowany pożar. Przynajmniej miejmy nadzieję, że będzie kontrolowany. Ani tak jak 99% pożarów, które wywołuje. Nie głody. Ale tak. I poza tym, czy jeszcze takiego mamy szybko do zrobienia? Na pewno przydałoby się też włócznie i budowe ubranie. Więc chyba trzy liny są potrzebne do tego. Pomijam aż inne kwestie. Ale tak, sytuacja jest... Powiedzmy, że delikatnie mówiąc napięta, więc musimy szybko działać. Mieć ewentualną obronę przed psami i innymi zagrożeniami, które pewnie mnie zabiją, jak tylko pierwszy raz spotkamy. Niestety znam swój poziom lamienia. Więc no, bez drewnianej koszuli się nie ruszam. I oczywiście wiem, że plecak mógł być sensowniejszym wyborem, ale... Drewniana koszula jest bezpieczniejsza. A nie chcę się robić plecaka i przemieniać i tak dalej, więc... Postawię po prostu tylko na koszulę. To tak. Jak mówię, jestem zbyt leniwy, żeby tak działać dokładniej. I cóż, nadal mówiąc, to wszystko. Mam jednocześnie nadzieję, że jednak... Wiem, że strasznie planuję swoją drogą, ale tak. Że nie będzie to aż tak potrzebne i jakimś cudem psy jeszcze dzisiaj nie zaatakują. Do dnia 6, na którym, podkreślam, kończymy dzisiejsze spotkanie. I co tak, potrzebujemy szybko krzemieni. Może ewentualnie krzaczków trawy. Chociaż z tym to lepiej na razie nie zaczynać. Trochę nitro by się przydało, bo niedługo mamy lato. Ustawienia był tak, no teraz wiosen, co prawda nie widać tutaj, ale na generowaniu świata można zobaczyć, że jest wiosna. I okej. Z tego co widzę, nie ma nietoperzy, czyli faktycznie na tym świecie na powierzchni nie ma nietoperzy. To oznacza mniej więcej tyle, że jeśli będziemy chcieć się z nim pobić, najprościej we świecie trzeba będzie po prostu, jak to się nazywa, zejść do jaskini. A póki co podpalimy przy okazji drzewko, po to, żeby tutaj węgiel się zrobił. Tylko poczekamy, aż może zajmą się tego inne drzewa. Wiecie, im więcej, tym lepiej, jeśli chodzi o węgiel. A, dobra, chyba tutaj coś działa tak, że w ogóle się nie chcą podpalać od siebie. Więc dla... tego spokoju podpalę jeszcze tak z kilka drzew, żeby chociaż te dwa... jak to się nazywa? Dwie suszarki mieć. Chociaż to się chyba nawet nie uda teraz, ale mniejsze. Po prostu wiecie. Chcę mieć te suszarki na wszelki wypadek. Jako że no. Gotować bym mógł. Gotowanie jest lepsze, ale... Najpierw wolę mieć sposób na... zachowywanie mięsa na długi okres, patrząc na to, że tak. Żeby mieć lodówkę, trzeba pokonać hardy bezpieczne stworzenia, do których najchętniej bym się w ogóle nie zbliżał. Na lodówce nie mogę polegać. A no, mięsa nie będę miał w nieskończoność zapasów. Żeby nie było warzywa i inne tego typu rzeczy, na zimę teraz przynajmniej w tym systemie można farmić, więc nie farmimy wcześniej czy później marchewki i inne rzeczy. Nie pamiętam, co konkretnie rośnie zimą, ale warzywa będziemy mieć na klopsiki. Z mięsem trochę gorzej, więc wiecie, będziemy polować na pająki, suszyć pająki i w ten sposób będziemy żyć na klopsikach. Albo na podpornej lasagne. Chyba możemy. Nawet nie jestem pewien, czy możemy potworną lasagne żreć. Wiem, że ona odbiera życie, ale właśnie nigdy nie sprawdzamy, kto przekłada się na wskaźnik czasu naszej wandy.
Więc tak. Ja mam wziąć krzemienie, zbieram kamień. No to w ogóle jakieś... Dobra, są kamienie, z których może wypaść... krzemień, nitro i inne takie rzeczy. Są blisko psów, ale... Wiecie, no... To nie ryzykuje, ten w koszy nie siedzi, więc... A, w najgorszym wypadku będziemy musieli już używać kamienia ożywiającego, którego znalazłem wędrując. No i deszcz. No jak mogłoby nie być deszczu? Oha, i tu jeszcze w takim miejscu są te kamienie. Gdyby jeszcze pojedynczy pies zareagował, to może się uda. Okej, okay, raz, dwa, trzy. Dobra, czyli raz, dwa i ucieczka. Okej. Okay. Jak gryzie, to potem raz, dwa. Okej, okay, nawet nie raz, dwa, tylko... O, ja nie umiem, jak widzicie. Już dostałem tutaj obrażenia, zaraz się pewnie je zestarzejemy. Nie jest dobrze. No ale tutaj właśnie macie idealny przykład, jak ja nie umiem. Całe szczęście gram Wandą. A jest to naprawdę postać, która do wymasterowania wymaga wiele. Ale wybacza ponad połowę błędów właśnie przez to, że mamy te zgarki leczące, to tak po prostu. No i wreszcie obrażenia się dużo słabiej przeliczają. Wiecie, dostaliśmy tylko tak naprawdę 40% z tego, co tam było w formie obrażeń na mój czas. Więc tak, to jest moja jedna nadzieja na to, że przeżyjemy, dopóki nas nie otoczą psy ze wszystkich stron. Swoją drogą, przy tym jesteśmy. No, czemu się dam uderzyć? A dobra, to 2 lata tylko daje. To nie jest nawet aż tak źle. Chociaż dobra, jak jest 1 000 000 psów, to lepiej chyba nie podchodzić. Tak, chyba właśnie czas teraz sobie zrobiłem. Raz, dwa i wiać. Raz, dwa. Dobra, nie, nawet nie będę czekał. Po prostu bijmy wszystkie psy, póki są. Mamy jeszcze dużo wskaźnika czasu. W najgorszym wypadku sobie wytworzymy więcej zegarków odmładzających. I będzie dobrze. Nie wierzę. Powiem szczerze, nie wierzę w to, że mi się to udało. Tak na hama i prostaka pokonać całe stado psów. Gorzej tylko, że tak mocno oberwał potem mój zegarek. A, dopiero jesteśmy na średnim wieku. To nie jest tak źle. No i że zaraz w sumie to już będzie... jak to się nazywa? Ciemność. Więc tak. Musimy zrobić pochodnie i szybko biec, coś podpalić. Kości posprzątamy kiedy indziej w takim wypadku. Ale dobra, siedliska psów w sumie są dodatkowym źródłem mięsa. Jak widać, jesteśmy odporni na śmierć od nich. W drewnianej koszuli, tak po prostu. Więc tak. Może się uda. Dobra. Biegnij, Wanda, biegnij. Okej. Okay. Light. I dobra, mamy teraz chwilę spokoju. Potem podpalimy tutaj tego krzaczka. Jakoś sobie poradzimy. Przeżyjemy tą noc, ja wam to mówię. Przeżyjemy. I przy okazji węgla nagromadzimy. Okej, okay, dobra, jeszcze tumbleweed złapiemy. Uuu, widzę, że ten tumbleweed był pierwsza klasa po prostu. Oj, kolejny. I proszę, znowu pierwsza klasa, kabelki. Normalnie. O nie, 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 chwila. Szybko. Dobra, podpalaj, Wanda, nie. Kabelki niczym w Amobusie. I parę innych rzeczy, tak, zęby chyba mam częste. Mi się wydaje. Okej, okay, zegarek, tylko pamiętam o zegarku. Jesteśmy znowu w młodym wieku, może jakoś jeszcze to przeżyjemy. Okej. Okay. Jeszcze chwila i powinno być dobrze. Póki co... V-Box Blueprint. Możemy się nauczyć robić... Ten, jak to się nazywa? Ul. To z tego się nam coś potrzebne do niczego. A tutaj schemat... widłów. Ponownie coś, co jest nam niepotrzebne. Ale patrzcie, co jest ważniejsze, no girsy! Mówiłem, że nie będziemy mieć lodówki, a tutaj proszę. Gra sama powiedziała, że będziemy mieć lodówkę. Więc nieźle. Przez to, że masz może tylko trawę? Nie. Muszę pamiętać, co on tam trzyma. A, i za dużo. Nie. O, nie wierzę.
Nie wierzę. Ja wypuściłem trawę w najgorszym momencie. Przez własną głupotę po prostu teraz tutaj umrę. Tak, umrzemy tutaj przez moją własną głupotę chyba. Tak, śmierć będzie. Ej, niedobrze. Moją własną głupotę, czy ty byśmy mieli krzaczka kolejnego. No cóż, smutne to, ale mamy jeszcze czas. Mamy jeszcze czas, żeby użyć tego kamienia wskrzeszającego, zanim świat się zresetuje. Ale cóż, moja głupota. Nie ukrywam, moja głupota. To szczęście świat był dla nas łaskawy, pod tym względem przynajmniej. Gdybym dał sobie inny typ świata, tak ze duchem mógłbym pomóc, żeby tutaj eksplorować dalej i żyć dalej, jakby nigdy nicem. Aż takim nubkiem nie będę, żeby dawać takie sobie rzeczy. I cóż. Całe szczęście jest jeden plus tego wszystkiego. Darmowy kamień, darmowy nightmare fuel. To już są agresywne żaby wszędzie wokół. A, no i jeszcze jeden plus taki, że w sumie zegarki nie tracimy. Chodzi, że mamy 61 na wieku. Więc... no, musimy szybko działać. To nie będzie za późno. Ale wiecie, hej. Ej, chwila, co jest? Skąd są te wszystkie żaby? Ja czegoś nie rozumiem, czemu... co? Nie, wiecie co? Ja mam tu wielkiego pechoparta. Tak nie żartując. To wygląda się bardzo rzadkie wydarzenie, którego osobiście nigdy nie doświadczyłem w innych warunkach. Deszcz żab. Och. Super po prostu. Gdybym jeszcze potrafił walczyć z żabami, to może byłoby łatwiej, ale nie potrafię. Ale dobra, udało się. Przeżyliśmy, chociaż... nie ukrywam... trochę godne wstydu tu przeżycie. Okej. Więc... Nie, zaraz umrzemy od żab. Tak. Umrzemy przez moją głupotę i przez to, że atakowałem żaby w tym momencie. Nie, to jest jakiś... smutek po prostu. Ja tu zginę przez własną głupotę. No i w sumie po części też przez to, że to jestem starym babcią. Stara babcia ma najmniejsze po prostu korzyści jakiekolwiek rzeczy. Wiecie, najmniejsze korzyści związane z byciem... słabym fizycznie, w takim nazwie, więc tak. Z tej ciężej będzie teraz biegać, craftić inne rzeczy. Jak widać... zegarek raczej tak szybko nie pozwoli wrócić do młodego wieku. I cóż, widać, że gra też mocno chce przetestować moje możliwości. Stając we mnie deszczem żab. Słownie, gorszego wydarzenia teraz chyba nie mogło być. Przynajmniej ja nie jestem w stanie sobie wymyślić gorszego na ten standard niż właśnie deszcz żab. To ciekawe, gdybym miał na wsparciu Abigail bodajże, Wendy, to tutaj bym miał po prostu mnóstwo darmowego mięsa, bo właśnie Abigail bardzo szybko niszczy żaby. Prawda, może przy tym zginąć, ale no. Wiecie, Wendy właśnie jest potrzebna, żeby w ogóle mieć Abigail. Więc no. Okej, szybko. Nie wiem, czy przerwałem użycie zegarka, czy co, ale za dużo żab mnie goni. Za dużo żab. Nie, za dużo tego, ja nie przeżyję. Tak, jak mówię, niepotrzebnie nawet atakowałem, ale... wiecie co, ja może nie pozostawię tu komentarza. To by było na tyle. I cóż, w następnym odcinku zaczniemy od nowa. Tylko tym razem już na normalnych zasadach świata, nie na tych. Będę dać zaczynanie w wiosnę z wiecznymi deszczami i deszczem żab jeszcze. Ciekawe, ale tak raczej na normalnych zasadach. I cóż, postaram się też już wziąć kogoś ze sobą od początku. A póki co to tyle, więc dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. My tylko już tak krótko i pełno lam. I cóż, do zobaczenia już za jakiś czas, więc trzymajcie się i hej, hej!